Ech, który to już raz naiwnie liczę, że Lego gdzieś patrzy na te moje filmy i nawet nie tyle, że patrzy, ale że coś z tego wyniknie, że czegoś się nauczą, nie zliczę. WTF, WTF, WTF! Cześć! Witam was, moje fany, w kolejnym odcinku na moim kanale Playmobil, nowość Nevermore, czyli moi drodzy, nowa seria od Playmobil. No właśnie, Lego nas za bardzo nie rozpieszcza, o ile czasem od święta rzucą jakimiś piratami, rzucą część w klimacie pirackim, ale do całej serii jakoś im nie po drodze, to w ogóle do rycerzy im absolutnie nie po drodze już od dawna. Ostatnio Nexo Knighty dostaliśmy, ale później długo. W sensie dalej nic nie mamy. Po prostu oni się rycerzy boją, a takie Playmobil się rycerzy nie boi i wydaje. I właśnie wydaje nową serię, w ogóle Nevermore ona się nazywa. Ja przeglądając katalog ją widziałem, co mogliście też zobaczyć, i mnie zastanawiała. Natomiast dzisiaj zastanawiam już trochę mniej, ponieważ dorwałem gazetkę od wydawnictwa Blue Ocean, kosztuje ona 12,99, jest to numer pierwszy. I spokojnie, nie jest tak w przypadku Ghostbusters czy wielu innych tytułów, pojedynczy numer. To zapowiada się na stałą serię, co jest super, bo to oznacza, że prócz magazynów Blue oraz Pink będziemy mieli również taką tutaj serię, jak widzicie, co uważam za super opcję, ponieważ tak jak mówię, nie jesteśmy rycerzami rozpieszczani. Ostatnio mi się udało z Lele dorwać rycerzy, ale tak to nie ma ich za dużo, moi drodzy. Co znajdziemy w czasopiśmie? Oczywiście zapowiedzi innych czasopism. Zapewne będzie tutaj wprowadzenie do świata, no i jest wprowadzenie do bohaterów, wprowadzenie do świata, również magiczna zbroja, czyli troszkę komiksów tutaj się na pewno też pojawi. O, jak widzicie, wszystko jest tak, jak powinno. Są magowie, są walki na miecze, są również sudoku, różnego rodzaju zagadki. Komiks trwa oczywiście nadal, gdyż on jest tutaj główną osią całego magazynu. Jednak w środku mamy plakat, pewnie zgodnie z tradycją Playmobil, jedna strona jest rysowana, a druga jest zdjęciowa, moi drodzy, tak jest. Ale spójrzcie, jakie to jest zdjęcie. Żywcem wyjętym jak z Warhammera 40 tysięcy, albo jakiegoś Diablo. Naprawdę bardzo ładne, artystyczne zdjęcie, niczym z Instagrama. Fałszywa zbroja, czyli trochę więcej zagadek i jeszcze dalej komiks nam tutaj trwa. No i w pewnym momencie komiks oczywiście się będzie kończył i to jest tutaj. No i dalej mamy, cóż, Kiliana, sen na jawie, czyli spójrzcie, odbicie. No, nie brakuje łamigłówek, oczywiście w środku też znajdziemy konkurs, a w samym konkursie możemy wygrać aż 5 nagród, takich jak zestaw Nevermore Świątynia Czasu oraz aż 7 zestawów Wojownicy Burnham, trenujący smoki, moi drodzy, nie byle jakie, więc 12 łącznie zestawów, zapowiedzi również Pokemonów, no i zapowiedź przyszłego numeru, który ukaże się już 1 października, czyli to będzie kwartalnik, dobrze liczę? Czy jednak, chyba może dwumiesięcznik, no zobaczymy, moi drodzy, bo ja nie do końca wiem, kiedy ten numer się ukazał. A na końcu dostajemy jeszcze tarczkę do wycięcia, no i możemy nią walczyć. Jeden, czego mi trochę brakuje, bo trzeba ją nakleić na karton, to tego, by te napisy były poza tarczką, by środek tarczki też wyglądał jak tarczka, a nie był zapisami. No ale moi drodzy, możecie mieć tarczkę, niemało, można nią naprawdę powalczyć. No i przyjrzyjmy się jednak dodatkowi, gdyż zapewne on będzie dla was najważniejszy. Dostajemy go w bliższe, gdzie wszystko jest z daleka już widoczne. W ogóle nie wiem, czy tu pierwszy raz się pojawiają polskie napisy, chyba tak, tak mi się wydaje. Moi drodzy, czekajcie, teraz odklejamy i oczywiście przechodzą teraz dreszcze totalne, widać mi jakąś skórkę, jeszcze nie, bo ja nie wiem, co mi się ostatnio dzieje, ale otwierając takie blistry czy taki papier, po prostu mnie przechodzą te ciarki, jakbym, wiecie, papierem ściernym czy tam innym papierem bardziej styropianem o styropian uderzał, pocierał. Moi drodzy, jest rycerz, ma on miecz w ręku, miecz oczywiście się wyjmuje i wygląda on w ten sposób. Sam rycerz ma również pas, go się pewnie da zdjąć, ale trzeba by tu wszystko rozmontować, bo on w żaden sposób przecięty nie jest. Do pasa oczywiście tutaj nam mieczor wchodzi, co wygląda bardzo ok, aczkolwiek nie wchodzi on jakoś łatwo, gładko, no ale wchodzi, tak, to jest najważniejsze. Jeżeli zdejmiemy mu, widzimy hełm, no to tutaj spójrzcie, klasyka, można powiedzieć, zarośniętego chłopa, rycerzyka z tamtych czasów, brązowe włoski, tutaj na ramionach oczywiście pełna zbrojka jest, no i tutaj spójrzcie, jakaś zębatka. Przyznam się szczerze, że nie będę ściemniał, nie znam się, jak to do końca jeszcze. To też trochę jak w Nexo Knight, takie połączenie starych rycerzy z taką nowoczesnością. Być może, no bo taka zębatka troszkę by to sugerowała. Troszkę szkoda, że tutaj na pleckach nie ma nadruku i na boku. No cóż, jeszcze myślę, wszystko przed Playmobilami.
A ma on również taczkę. To jest dokładnie taka taczka, jaką my sobie możemy wyciąć z tyłu, tylko oczywiście w skali figurkowej. W skali figurkowej i wygląda naprawdę spoko. Jest nadrukowana starannie, w sensie ten rysunek jest ładny i w ogóle taczka się chyta w ten sposób. Więc czekajcie, już ją dajemy Hipolowi do łapy. Oczywiście może tylko nią wyprostowaną, bo mi się inaczej ręce nie zginają, więc on może tylko nią tak, wiecie, na prosto. Moi drodzy, jest również hełm z takim czymś ciekawym u góry. To wygląda trochę jakieś poroże diaboliny, czy coś takiego. To się też demontuje, co jest fajne. Być może da się to w jakiś inny sposób wykorzystać. No bo faktycznie teraz taki bardziej giermkowaty jest, powiedziałbym, ten hełm. Bez tego, taki jak wieśniak z Wiedźmina, bym powiedział. No a z tym to już jest tak trochę inaczej. No i oczywiście jest tutaj jeszcze, o, to się przyłbica bodajże nazywa, również proszę mnie nie karcić. Znaczy możecie mnie karcić, ale proszę o jakieś wyrozumienie. Nie znam się na tych średniowiecznych. Jestem w ogóle fanem piratów większych. Widać mu tu oczy, prześwitują mu tu oczy. Podnosi się to, no wygląda to całkiem solidnie. Biorąc pod uwagę, że jednak czasopismo na jakiejś licencji jest, a kosztuje 12,99, a nie powiedzmy 15,16, myślę, że warto zwrócić na to uwagę. Tym bardziej, że mówię, no Lego nas rycerzami nie rozpieszcza, nie liczyłbym, że prędko tam dostaniemy rycerzy, więc jak się nie ma, co się lubi, to się kupuje w kiosku, co się tam znajdzie. Moi drodzy, 12,99, pierwszy numer Playmobil Novel More. Myślę, że warto zwrócić uwagę, bo będzie można fajny zameczek zapewne uzbierać sobie całkiem tanim kosztem i będzie się można tym naprawdę pewnie ciekawie bawić. Bardzo dziękuję za kolejną wspólną recenzję. Jeżeli lubicie Playmobile, to pamiętajcie, że nie jest to jedyny odcinek z Playmobilami na moim kanale, więc teraz nadróbcie inne, ale to przede wszystkim nadróbcie klikanie subskrypcji i dzwonka, jeżeli jeszcze tego jakimś cudem nie zrobiliście dotychczas. Dzięki, że byliście. Baaa!